nauka Kościoła zostaje uszczuplona i fałszowana przez ludzi niewierzących i niepragnących zbawienia wiecznego. Niejaki ksiądz Krzysztof, były sekretarz Kongregacji do spraw wiary, 2 tygodniami sprytnie uderzył. Najpierw, zanim pokazał, kim jest, w Tygodniku Powszechnym ukazał się jego artykuł na 3 strony, atakujący księdza Darka Oko, równa z ziemią. A za 3 dni ogłosił się, kim jest. Oni tacy uczą na uczelniach, mają wysokie stopnie naukowe i skoro nie ma w nich wiary, skoro nie pragną naszego zbawienia, więc cóż nam mogą zaoferować? Żebyśmy powychodzili z naszych szaf. Bo ponoć oni mają klatki tak przestrzenne, że się tam wszyscy zmieścicie. Ilu mamy dziś wierzących wykładowców na uczelniach? Niech sobie to pytanie postawią sami przed sobą wielcy uczeni w piśmie i wszelakich wiedzach tego świata.